Płatek przy płatku. Pod taką nazwą 13 stycznia w Starej Gazowni w Margoninie zorganizowano koncert. Na scenie w świątecznych utworach wystąpili młodsi i ci starsi, uczestnicy warsztatów wokalnych prowadzonych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Margoninie. Gryłda, kropla za kroplą, a bałwany śmieją się. Chwila za chwilą dwa, a puchu coraz więcej. Za moment cały świat na biało zmieni się. Tej zimy każdy z was zaśpiewa z nami refren. Mamy okazję być na, mam nadzieję, wspaniałym koncercie tutaj w MGOK, gdzie znajdujemy się po to, by pokazać wspaniałe talenciaki, które przychodzą już od września na nasze zajęcia. Niebo dziś pełne gwiazd i znowu blisko tak świąteczny czas. Każdy dzieckiem staje się jak w białym śnie. Wszyscy razem są. Kolejny rok płonie życzeń moc. Zajęcia wokalne w Margoninie odbywają się w każdy piątek. Stanowią źródło artystycznego rozwoju dla wielu mieszkańców gminy. Po krótkiej przerwie, jak podkreśla szefowa, zajęcia wracają do Margonina z nową, większą siłą. Studio Piosenki Esti, które reprezentuję, którego jestem szefowo, miało wielką przyjemność, żeby powrócić tutaj z zajęciami, bo jakiś czas nas tutaj nie było. Natomiast powracamy z wielką siłą, z wielką mocą. Maria dzisiaj na stanowisku, ja razem z nią. Mamy nadzieję, że Państwu się ten koncert dzisiaj spodoba. I jeszcze tak na koniec, tak naprawdę, tego świątecznego czasu, mamy okazję, żeby zaśpiewać trochę świątecznie i noworocznie. Nowi w obłoku, Józef z Marią asystują przy boku, hej, żyj nowy, nady na narn, się bóg dzieci na Betlejem, Betlejem, hej, żyj nowy, nady na narn, się bóg dzieci na Betlejem, Betlejem. Wuj i osioł w parze służą przy żłobie, przy żłobie, huczą, buczą delikatnej osobie, osobie. Pracujemy co piątek tutaj w Ośrodku Kultury w Margoninie i tak, pracuję ze wspaniałą młodzieżą, ze wspaniałymi dorosłymi.
Ja myślę, że to jest to. W takich miejscowościach, słuchajcie, najważniejsze jest to, żeby po prostu mieć chęć i żeby wyjść do ludzi, żeby spróbować swoich sił. I tutaj trzeba zaznaczyć chyba, Maria, to, że na naszych zajęciach pojawiły się również osoby dorosłe. Nie tylko są to dzieci. I to jest fantastyczne, że nawet osoby, które nie miały bardzo długi czas styczności z tym śpiewaniem, to mogły sobie przypomnieć o tym, że przecież ich pasją jest muzyka. I kiedy już urodziły dzieci, kiedy mają swoje rodziny, mają okazję powrócić do tej swojej pasji i tutaj właśnie ją realizować. Po to tutaj jesteśmy, po to jest studio piosenki Esti właśnie tutaj w Margoninie, Marysia i ja. I zmarzły ci uszy, za tobą wyruszę na sanki, bo pada śnieg. I wszyscy! I Płatek przy Płatku na zimę w dodatku, i Płatek przy Płatku wie. I zmarzły ci uszy, za tobą wyruszę na sanki, bo pada śnieg. Jeszcze raz! I Płatek przy Płatku na zimę w dodatku, i Płatek przy Płatku wie. Także cóż, zostaje nam tylko i wyłącznie życzyć Państwu pięknego nowego roku 2024, aby przyniósł Wam przepiękny po prostu, przepiękną moc wspomnień i przede wszystkim spędzacie ten czas muzycznie, bo muzyka leczy, muzyka łagodzi obyczaje, muzyka sprawia, że po prostu warto się uśmiechać. Do zobaczenia!